i zniewolenia. Dzisiaj, proszę Państwa, chroni młodych od wszelkich form uzależnień, modlitwy. Wyprasza młodym radość, a starym śmierci trumna. Także, proszę Państwa, jeżeli moherowi będą się tak dzielić i Nowy Testament, Stary Testament podzielili, wszystko podzielili, to dom rozdwojony nigdy się nie ostoi. Ja tutaj jeszcze raz mówię, że jak zaczynałam ze Świadkami Jehowy, no to mnie to zainteresowało. Dom, stoi dom i taki dom, który nie ma fundamentu. Przychodzi burza, to jak stoi na piachu, no to to się wszystko rozwala. Musimy to przełączyć, proszę Państwa. Przełączyć, bo Pan Bóg nie jest Bogiem smutku. Może ksiądz Ceberek będzie tutaj śpiewał, ale ja przepraszam bardzo, niedorzeczne. Chętniej się dzielimy, to jest czerski głos żydowski. Chętniej się dzielimy, dobrze by było, żebyśmy się dzielili, ale jak kamera Google podpatrzyła dzisiaj na Lubelskiej 32, jak zaprosiłam Wisława Przybyłowicza, któremu nie dano obiadów z puli obiadów, nie przydzielono mu obiadów, to przyszedł na Lubelską 32. Tam przy stole taki jeden siedział ze śliwką pod oczami. Ja tak chciałam cupnąć tego Wiesława Przybyłowicza, żeby nie zaczepiał ludzi. A to szybciej jedzcie, a to to, a to tamto, bo on nie mógł wyjść, żeby nie zaczepiał ludzi, bo mogą pobić. Tak samo jak pobili Janka Macieja Witka, który już nie żyje. Był pobity właśnie na Lubelskiej 32, tutaj na parafii Saska Kępa też, pod samym kościołem przez moherów swoich, jak u księdza Palecznego też pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Także proszę Państwa, jak co do jedzenia, to rzeczywiście nie ma standardów ludzkich. Kłótnie, awantury, nie ma standardów ludzkich. Kłótnie, awantury, zło. Także proszę Państwa, Janka Witka już nie ma, są inni i jest kontynuacja, tradycja obgadywania się, bicia. Ja tłumaczyłam temu Wiesławowi Przybyłowiczowi, że przedwczoraj był taki facet, który zjadł jedną miskę, że tak powiem, jeden talerz zupy i już myślał, że wszystko ok. Zaczął chodzić dookoła tych stołów, chcąc wyjść. Nie może wyjść, bo ludzie muszą się nauczyć żyć w grupie. Wychodzą razem, jedzą razem, rozmawiają o Panu Bogu razem. Także widzicie Państwo, co do złego grupa się tworzy, a do dobrego grupa się nigdy nie tworzy. No i ten Wiesław Przybyłowicz siedział po mojej prawej stronie. No i ten Wiesław Przybyłowicz zjadł jeden talerz zup. Stał, oddał tam do okienka. Proszę Państwa, zaczął się niepokoić, za klamkę wziął, chciał wyjść, drzwi zamknięte. Ja mówię, słuchaj, przed chwilą ci mówiłam, że był facet przedwczoraj, pierwszy raz może był, nawiedzony, chciał wyjść, bo myślał, że jak zjadł, to jest wolny. Nie, wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i on. Także Państwo zobaczą, Polacy nie umieją dobrze czynić w grupie, nie umieją współżyć w grupie, a od tego się dobro zaczyna, bo jak co do złego, to mówię jeszcze raz, to jest psychologia tłumu, Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, bo człowiek raczej, jak to też mówi Biblia, czyni chętniej zło, chętniej zło. I te barany się potem tłuką, te barany potem się biją. Nie mają standardów ludzkich. Jako locha leci do tych pudeł. To wszystko jego. Z Carrefourka przywieźli pudło, a w pudle dużo dóbr, jedzenia, salcesony, balerony. To wszystko jego, ty nie podchodź. To moje.
jak pies. No to jeżeli ludzie tutaj w Polsce tacy są, no to ja przepraszam bardzo, w jakich czasach my żyjemy, gdzie my żyjemy? Jeżeli światło potrafią wyłączyć ludziom bez powodu, nie piszą na adres, na mieszkanie, nie wystosują żadnego listu, tylko wyłączą światło, a potem się tłumaczy, że to trzeba nową umowę zawrzeć, dostarczyć akt zgonu, a przecież myśmy to wszystko zrobili. Jest podbijane na ksero, na Jubilerskiej. Okropne, okropne. Polacy nie umieją się zorganizować, a przecież w szpitalu psychiatrycznym uczy się współpracy w grupie. Niewielki mróz. Polacy muszą się nauczyć współpracować w grupie. Oczywiście może to pesymistycznie zabrzmi, ale jest to niemożliwe, bo nie ma tutaj organizacji Bożej, nie ma teokracji Bożej Jahwe. Żyło było i zniszczone zostało to, co było robaczywe, przerzucone pogańskimi praktykami i zwyczajami, które się Bogu nie podobają. Także proszę Państwa, to co było, a co nie jest, to nie wpisuje się w rejestr, bo już nawet Żydzi mieli wszystko zmieszane z pogaństwem. W czasie Ezechiela, w czasie Izajasza. Dla ciekawości, proszę sobie wziąć, czytać Księgę Ezechiela na sobotę, piątek dzisiaj, sobotę i niedzielę. Proszę czytać Księgę Ezechiela. Jak Państwu się to spodoba, Księga Ezechiela, jakie to wspaniałe, jakie to ciekawe. Kim są kapłani dzisiaj, czy odpowiednik kapłanów, jak na XXI wiek. Serdecznie Państwa zapraszamy do czytania Księgi Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza. Jakie to ciekawe i nigdy tego nie mam dosyć. Och, jakie to ciekawe i nigdy tego nie mam dosyć. Pomysł oczywiście wprowadzenia limitu kadencji lokalnych nie jest nowy, nie jest rozwiązaniem niedorzecznym, choć w Europie bardzo rzadko stosowany. Kluczowa jest wątpliwość, czy limit kadencji rzeczywiście poprawi sytuację polskich samorządów. Myślę, że ta dyskusja ma wymiary dwa. Jeden to jest wymiar merytoryczny, czyli zdiagnozowanie problemu i zastanowienie się, czy to jest najlepsze do rozwiązania tego problemu, jakie będą skutki ubocze. A drugi wymiar jest bardzo bieżący i polityczny, dlatego że Jarosław Kaczyński mówi, że on najchętniej to już by te nowe ograniczenia wprowadził w roku 2018, a to oznacza, że zmieni kawał jego konkurencję. No tak, to rzeczywiście, bo tak jak pani redaktor powiedziała, sprawa nie jest jednoznaczna również dla nas. Ja może jeszcze dodał, że my nie tyle wykonaliśmy to opracowanie na potrzeby Fundacji Pokojowej, co potrzeby serca. Fundacja Batorowa tym opracowaniem się zainteresowała. Sprawa jest rzeczywiście niejednoznaczna i my do końca nie mamy na ten temat twardego zdania. Problem jest realny. Problem nie dużej konkurencji, zamykania się pewnych układów w bardzo wielu społecznościach lokalnych, społecznościach tych małych. Natomiast mamy poważne wątpliwości, czy wprowadzenie kadencyjności rzeczywiście ten problem rozwiązuje. I o tym, jak rozumiem, o tym chcemy przez kilka minut porozmawiać. Natomiast nie ma wątpliwości, że robienie tego natychmiast bez głębszej dyskusji, bez głębszego vacatio legis jest niedobrym pomysłem, ponieważ nawet jeżeli pomysłodawcy nie mają tu intencji politycznej, no to wszyscy o tą intencję polityczną będą ich podejrzeć. Więc to jest tak, taki wśród partii zakaz kandydowania dotyczyłby ponad 70% obecnych ludzi, około 60% burmistrzów i tylko jednej trzeciej tych pochodzących z Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego bym jeszcze dodał największą sprawę wójtów i burmistrzów w Polsce.
Polskie klienci, którzy nie są związani z żadną partią polityczną, często opuszczają, aby uchłonąć od tego rozwiązania. Część z nich jest związana nie formalnie, ale tych niezależnych wójtów i burmistrzów jest mniej więcej 2/3. I wśród nich, że się tak w cudzysłowie wyrażę, rzeź spowodowana nowym przepisem byłaby zbliżona do tych wśród wójtów PSL-owskich. To znaczy mniej więcej 2/3 tych wójtów niezależnych nie mogłoby ponownie kandydować. No i w momencie, kiedy takie są twarde dane, no to bardzo trudno się powstrzymać od podejrzenia politycznej motywacji tego ograniczenia. Natomiast pomysł jest bardzo rzeczywiście dyskusji. Właśnie z kolegą Adamem Gędźwiłem, który jest współautorem tej analizy, przez ostatnie 2 lata bardzo wnikliwie próbowaliśmy badać związek między wielkością jednostek samorządu terytorialnego i między innymi funkcjonowaniem demokracji lokalnej. I doszliśmy do wniosku, bo zawsze było mamy wątpliwość, że w małych gminach zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania samorządów i również chęć angażowania się w różne działania lokalne, działania polityczne z wyborami, z uczestnictwem w wyborach na czele, jest wyższa niż w dużych gminach. W związku z tym, gdy powiedzieliście tak bardzo powszechnie postrzegali tam wszędzie tylko nepotyzm, klientelizm, klikę, no to ktoś to się nie zgadza z tym, że w sumie są zadowoleni, że swoim władzom lokalnym ufają. Bardziej wielokrotnie bardziej niż parlamentarzysty. A właśnie mówi się głównie o tych małych gminach, że to tamten problem klikowości może być największy. Chciałbym jeszcze dodać, że bagatelizujemy. Nie, bo to rzeczy, że jest na most, ale to trzeba się z tym problemem zmierzyć. Pewno się udało, myślę, że nie jest tak powszechny jak Aleksandra Kozera, zapraszam. Do poświęcenia zakończyła się uroczystość 72. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wzięło w udział 60 byłych więźniów polskiej oraz delegacji z Izraela i Rosji. Po przemówieniach głosowym przed pomnikiem Holokaustu przez 30 już krematorium europejskich oddano hołd zamordowanym. Prezydencki minister Wojciech Kowalski podczas uroczystości podkreślał, że stojąc w tym miejscu trzeba zdobyć się na odwagę dzisiaj prawdy. Stając w tym miejscu, trzeba zdobyć się na odwagę patrzenia z największą uwagą. Odwagę poznawania prawdy i niesienia jej całej ludzkości. Bo prawda o zagładzie, prawda o Auschwitz są konieczne, aby nic podobnego już nigdy w przyszłości nie mogło się powtórzyć. Wojciech Kolarski przypominał tak.
już na szóstym miejscu, to odbieracy dobrowolnie dążyli posadzić na terenie obozu. Spotkał tam organizację konspiracyjną i udokumentował popełnione ludobójstwo, a Jokarski dostarczył do wiedzy władzom państw alianckich. Minister zwraca uwagę, że Rosja nie śmieje światu prawdy o Auschwitzie spoczywa na wspólnotowych ludziach. Obowiązek wobec całej ludzkości wypełniają szczególnie Polacy i Żydzi. Wypełniają go liczne instytucje i środowiska Rzeczypospolitej w państwie Izrael, na czele z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Jadwaszem w Jerozolimie. Niemcy założyli Auschwitz-Birkenau w 1940 roku. Do momentu wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną Niemcy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 milion osób. Również był ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Pirat drogowy Marek C., który na poznańskim Sołaczu zabił 3 osoby wraca do więzienia, miał odsiedzić resztę kary, czyli 10 miesięcy. Tak zdecydował dziś sąd po tym, jak w internecie ukazał się film, na którym widać, że skazany zachęca kolegów do rajdów po mieście. Zamieści na siedzeniu pasażera i wszystko nagrywa. Zdaniem sądu Marek C. naruszył zasady przedterminowego zwolnienia z więzienia. Sąd nie miał też wątpliwości, że to skazany jest na filmach. Widać jego twarz i sylwetkę, słychać także jego głos, mówił sędzia Waldemar Bąk. Po pierwsze, jeżeli ten problem rzeczywiście pojawia się w dużym stopniu w małej gminie, to w małej gminach pojawia się równocześnie drugie zjawisko. O uchylenie przedterminowego zwolnienia wnioskował prokurator. Decyzja na razie jest nieprawomocna. Sąd, zwracając się bezpośrednio do Marka C., mówił, że nie wyciągnął on wniosku z tego, co zrobił. Skazany już podczas ogłoszenia wyroku próbował dyskutować z sądem. Obrońcy Marka C. nie było na ogłoszeniu postanowienia, ale już wcześniej zapowiedział, że będzie się odwoływał. Donald Trump krytykuje Meksyk we wpisie na Twitterze. Wczoraj w kolejnym etapie sporu o budowę muru na pograniczu amerykańsko-meksykańskim prezydent Meksyku odwołał swoje spotkanie z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie. Dziś Donald Trump napisał, że Meksyk wystarczająco długo wykorzystywał USA. Ogromny deficyt handlowy i niewiele pomocy w sprawie niszczelnej granicy. To musi się zmienić. Już pisze Trump. Wczoraj Biały Dom ogłosił przebudowę brakującej części muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Prezydent Trump sfinansuje, nakładając cła na towary sprowadzane z Meksyku. Amerykańska administracja rozważa podatek importowy w wysokości 20%. Będą zmiany w systemie żywienia dzieci w szkołach. Chodzi o programy mleko w szkole oraz owoce i warzywa w szkole. Od nowego roku szkolnego mają być one połączone. Prezes Agencji Kulturalnego Łukasz Chłopowski liczy, że zmiany będą sprzyjały kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów. Połączenie owoców i warzyw i składki mleka to także zwiększenie budżetu. Budżet planowany na następny rok to 200 milionów, ale możemy zwiększyć do 340. Wraz ze zmianą strukturalną zmieniła się także wartość produktu, który będzie dostępny dla uczniów w ramach przekąsek. Żeby to nie było tylko samo mleko, ale żeby to były i biały ser, i żółty ser, i jogurty, owocowe bez dodatków cukru, ale także istnieje potrzeba zwiększenia porcji warzywno-owocowych. W ramach programu uczniowie będą nie tylko spożywać zdrowe produkty, ale również uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach o rolnictwie i zdrowej żywności. Jehów Adusio, Polskie Radio. Prognoza pogody. Piątek pogodny, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady śniegu lub marznącego deszczu. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie, 0 w centrum do 4 na plusie na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 16:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15:36. Przez najbliższe 20 minut będzie rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Daniel Szelikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dziś w Rzeszowie rozpoczyna się 10. Forum Europa, Ukraina. Przed chwilą doszło do pewnego napięcia. Teraz już wiemy, że zakaz wjazdu na Ukrainę wydany jest Robertowi Przemyśle. Robertowi Chowie został cofnięty. O tym poinformował Michał.
Łączyk z Prawa i Sprawiedliwości powołał się przed tą informację ukraińskiego ambasadora Andrzeja Szczęsny. Jedno do opozycji. W związku z tym część posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zdążył dojechać do Rzeszowa, wzięła udział w forum Europa Ukraina. Przez na porządność dzielnicy zamiast jazda absolutna przewodnicza. To był chyba błąd strony ukraińskiej, bo tak trzeba to nazwać. Natomiast co jeszcze trzeba przy tej okazji podkreślić, to to, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która intencje władzy, proszę państwa, badać intencje władzy. Pewnie złe, prawda? Osobnym państwem w tym państwie. Radio tylko i wyłącznie dzięki interwencji prezydenta Poroszenki, co wiemy właśnie z doniesień ukraińskich, udało się ten zakaz cofnąć. Rzeczywiście to było bardzo niepotrzebne napięcie, tym bardziej, że no, forum jest taką świetną okazją przed wielu lat, bo to jest 10. jubileuszowa edycja. Jest dobrą okazją do tego, żeby jednak promować dobre wizerunek Ukrainy, nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej w ogóle i zacieśniać kontakty między jedną a drugą stroną. Bardzo dobrze, że no, ta historia w zasadzie dobiegła końca. Zakaz cofnięto, część posłów Prawa i Sprawiedliwości w drodze do Rzeszowa, żeby brać udział. Daby mówiły, że nieładnie ryż wyrzucać pod bramę, ale same tego ryżu nie wzięły, Mochorowe.